Dzień dobry, jestem Mario Dziple, witam w kolejnym odcinku z Podlasinem. Właśnie ze mną współprowadzący tę serię, Jankus. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na tej pięknej serii. Słuchajcie, wpadajcie na przecinek, bo działo się tak dużo, że to jest nie sposób pojąć. Sprzedaż. Proszę, na saldo. Saldo? Czekaj, na sadło. Tak. Dobra, będę wiedział. Patrzę na sadło. 32 tysiące. I to powiecie może, że to jest dużo. Absolutnie oczywiście nie, bo to było tego jeszcze więcej. Tylko żeśmy po prostu trochę wydali tych pieniędzy, no bo tam dzisiaj płaciłeś już za nawozy, czy jeszcze nie płaciłeś? Nie, to już było opłacone, no. Aha, także dzisiaj przyszedł nawoz ogólnie do nas, także coś ciekawego. Spłaciliśmy również silos do zera, także jesteśmy na czysto z chłopem. No i tam jeszcze jakieś materiały się trochę były dokupywane, bo tam trochę się działo tego, także naprawdę ambitne plany zostały poczynione. A dzisiaj jeszcze bardziej ambitnie, bo przyjeżdża do nas facet. On dzisiaj ma być, nie? Za chwilę ma przyjechać. Tak, taką za chwilę ja od razu wsiadam w ładowarkę mordeczko i ci podpinam poleciaka, żebyś się nie musiał się podłączyć i za chwileczkę to rozładujesz, nie? Dobra. A jak będziecie, ja też będę siał. Nie wiem, czy wam wspominam wcześniej, ale jak nie, to tak, wam już czekamy mówię. Na materiał siewny. No właśnie, no, bo więc co, i to już właściwie przygotowany jąderek z Amazonką. Przyjedzie pan chłoptaś, który nam tutaj przywiezie. Pan chłoptaś mówi. Pan chłoptaś przyjedzie i nam przywiezie nowe rzeczy do siewów. No i troszkę to też się podzieje, także chyba ty jak już przyjechał. I nawozy też przywiezie, nie? Chyba już jest, chłop. Co? Wjeżdża już, chłopie, Dobra, już mam podpięty, poleciał. Tiraż, anturaż jakiś. No przyjechał pan. Ty, a ten sam co wcześniej chyba, nie? Tak, to z jednej firmy. Co? Dobry. Ty chyba nie to będzie jechać? Na kostkę pan stanie, nie? Na kostkę to chyba będzie git. Stary prykot już przyjechał. Chyba tak, teraz innego wzięli, nie? Dobra, będzie git, no, elegancko. Tutaj ta firanka jakoś trzeba to... Umiesz pan to rozłożyć? Bo ja to nie chcę ten... O cholera. Z tyłu coś otwiertej. Dobra, no także ja mam to rozładować wszystko? Tak, rozładuj sobie, no. No dobra. Dla widza. Gdzie ty się wsiadasz w ogóle? O nie, to trola. Ja pier... Patrzę to, ale siadłem sobie elegancko. Okej. Okay. Co on tam kombinuje, ty? Ja pierdol, nie mogę. O! Poszło. Kurde, to wszystko dla nas? Ja, mordo, wziąłem z Czech, zamówiłem jakieś nawozy, bo ci powiem, że to było... Dobry! Dobry. Dobry, właśnie, no. Jak Czech, tylko tłumaczenie na szpakowanie. Ty, a co, z Czech zamówione, a tu po polsku napisane? Nawóz Kali plus? Dobrze, no, Kali jeść. Jest. Weź ty, dawaj, ci złożę trochę, te paleciaka ci trochę ten. Jak to się składa? Silniki jest przecież, kurwa, to jak będzie składać? O. Dobra. Jezus Mario, ale teraz podjeżdżam, nie? Znowu presja kamery. Dwóch nie zapakuj, dobre! Dwa naraz biorę! Ja pier... Gdyby się nie obalił! Nie obali się, co pan? Ja teraz sobie postawię tutaj pod ten, nie? Tam stawię byle gdzie tam, wiesz, no to i tak zaraz pójdzie, nie? No czy tak. Znaczy postawię oczywiście koło tego, nie? Tutaj koło garażu, żeby wszystko elegancko było. O! A ten nawóz się dobrze kali, czy nie? Co? Dobrze się kali, czy nie? Się nie kawali, panie. Mam nadzieję. Tak pisze. Że kali się plus. Jak a, plus to dobrze, lepiej tak niż na minus, nie? Plus do plonu, panie, plus do plonu. Na minus to będziemy po tych wszystkich zakupach. No na pewno dwa. A nie? Dobra, jedno. Może spróbuj może, kurwa, ten może. Nie, bo to obalię wcześniej, pamiętasz jak wcześniej wyglądało, nie? Jezus Maria. Niby człowiek gra na tym joysticku, a to jednak patrz. O, dobrze to idzie? Jo. Kurde. Ty, to żeby ja czasu nie tracić, to ten, już zatankuję wtedy ci siewnik, nie? Zatankuj siewnik, no. Dobra, będę wiedzieć. Wiesz co, na razie ja to po prostu odłożę, to potem się to gdzieś tam wrzuci, tak, nie? No, wiesz, no, co, no. No, że to nie śmigać na daleko, sami nie śmieździli. Nie, no i tak, wiesz, będziemy w moim odcinku już śmigać z tym nawozami, nie? A, no tak. Myślimy, to wszystko dla nas idzie? No tak, wszystko jest dla nas. Wszystko, to całe Kali plusy i tak dalej? Tak. Ja ale zamówił, nie? On mi ludzka nic nie mówi. Ja mówiłem, zapas trzeba zrobić. No nie, ja będę się tu dzielić z tobą, kurwa, zaraz bym krzyczał, a po co tyle? No nie, no jak dobrze, że kupiłeś, bo bym powiedział, a po co tyle, nie? No, a tak to będziemy mieli zapasik elegancki, a tym bardziej, że mówię, cena dobra, bo to chłopie po 900 zł bibak, nie? Serio? No. To chyba połowa to jakiś piach nasypana jest. Dobra, ty aż nie zobaczyć. Weź go zapytaj, jakie tam proporcje tego. No, co to jest? A jak tam, panie, droga? Prosta. O, no i elegancko, smaczna i prosta. Dobrze było.
Dobra, bo to ten, u nas tam kurde kawałki drogi spoko, tylko tutaj właśnie jeden odcinek taki trochę nieremontowany. A, to nie, wygodna ciężarówka, panie, to bez problemu. A, jak tak, to dobrze, nie? A ten pierwiastek S to co to jest? To jest piach? Piasek czy to co? To jest siarka. No. Chyba. Piasek, zupełniające, zupełniające niedobory, po prostu magnezu, no siarki tak. W roślinach uprawnych, dziękuję. Okej, okay. No i gitara. Co ma tutaj? W roślinach... Co? Co, składu nie ma? Składu nie ma, ty, no to nieźle. Potasu i siarki, no to to idzie, niedobory fosforu, to to idzie ten. Tego PK Plus to damy sobie pod kukurydzę, nie? Okej, okej. Okay, okay. To mu zatankujemy go i... A właśnie, bo dzisiaj przyjedzie, tak? Tak, tak, tak. No, cholercie, jasne. No nie wiem, no tam gadał, że koło 9 będzie, nie? Może się tam chwilę spóźnić, to się nic nie stało. Okej. Okay. No wiesz, może tam gdzieś tam drodze to się stało, albo coś, nie wiadomo, nie? No bo wiesz, albo gdzieś tam się coś zepsuło, może naprawiałem cholerowi. Może być, może być. Chociaż to mówisz, że jakiś nowy przyjedzie, to nie wiem. Góra pomału. Kurna, poczekaj, panie, bo to... mutacji dostał, ty. Co? Goś mutacji dostał, teraz innym głosem gada. Może ten, chrypę ma. Chrypę, no chyba bez kiety. Jezu, dobra, elegancko to idzie, kurde, ale powiem ci, że patrz, jaką wprawę nabrałem, nie? Patrz. No mocno, super, kurwa, aż zahaczył. Dobra, możesz tak. Przestać komentować moje zachowanie tutaj. Dobra, sam się pytałeś, po co się pytać? Dobra, to dobra. Tylko tak chciałem zagadać. Papa się nie przejmuj, my tak się kłócimy codziennie tutaj. Ło! Widziałeś to? O kurwa. No ja... dobra wprawa jest, no. A to jest tak zawsze, za każdym razem pochwalę i nagle jest łup, nie? Mądre to. Mówię, panie, lepiej nie patrzeć, nie? Lepiej nie patrzeć. Gość przyjedzie, nieco nie przyjedzie, ja zobaczy, nie? Kurna, czekaj, włóczy ten worek się. Dobra, gitara. Ja pierdzielę, dobra. Ty, ja nie wiem, czy myślę, bo ja ogólnie chciałem ludzkiemu pokazać tego vlogaska z tego, jak ten chłop tutaj robi, nie? O, czekaj. Co? Chyba przyjedzie, nie? Przyjedzie? No bo tam w sumie siebie jak siebie, nie? To się nic tam nowego, ale fajnie było właśnie pokazać jeszcze. Coś tam czeka. Ja coś czuję, że on już w drodze jest, także jak tam tak? Chwilę pojedzie tirasz, to tam wiesz, to aha. Przyjedzie. Dobra. Też czujesz w kościach, tak? Że przyjedzie, jak on tak, pojedzie. Czujesz w kościach, ja już idę wyjrzeć, kurde, ale chyba go jeszcze widać nie będzie. Okej. Okay. Ja idę na górę, nic nie widać. O kurde, panie, ale ty idzie. Dobra. A ty widzę, że pan już pusty, nie? Także to jest ostatni, tak? Już pan wraca tak, na bazę. Tak, ostatni, no. Okej. Okay. Znowu głos by się zmienił, ty. Chrypę goś ma jak nic. Przypity jak nic, on tu jeszcze jedzie, nie? Dobra. Okej. Nie, spoko firma ludzka, zawsze przyjeżdża na czasach jak trzeba. Nie ma z nimi zawsze problemu, nie ma z nimi żadnego problemu. Dobra, tak polecimy się jeszcze. Nie no, szybka dostawa tym bardziej, nie no kurde, no ostatnio na odcinku tam zamawialiśmy, no i na momencie szybko, są, nie? Szybko przyjechało. Terminowo. Termin, nie to co z silosami, nie? Ja. Dobra, elegancko, zabieraj pan te firany. Jo, tam po tam my rozliczenie jesteśmy, niech on tylko tam fakturkę da, nie? Na paragon tam. Co? Albo na zeszyt. Na słowo! Nie, na paragon, no faktura znaczy się, tak, bo my się rozliczamy z jeszcze. Dobra, nie będzie. Kurde, szuruje ty... Jankus mi zastrzeli chyba. Dobra, co? Nic. O. Fakturka, proszę bardzo. O, dzięki bardzo, dzięki. Dobra, dziękuję wszystko. Bardzo. Do widzenia, a cofniesz pan tu jeszcze czegoś tam? Tak, dobra. Jak ktoś to sobie pan tu gdzieś może zawróci albo coś. Tym cofa ten chłop, nie? Co? Dobra, czekaj, cofa. Jak daje, ty. Czekaj, ja mu krzyknę tutaj, bo kurwa, żeby no widział. Zobacz, bo tam ostatnio na tym miałeś problemy tam, nie? Czekaj pan. Dobra, dawaj. Z tą krzynką się sobie chłop ogarnąć, żeby w końcu pusto. Zabrał, nie? Dawaj. Słupnie wypierdę. Ty, krekoty przyleciały już. Ta? No, was siedzą na tym. Mają. Boże! Figurę prawie w krzyż! Co? Jezu, ledwo co? Ale jak on poszedł, ty chyba z trójki ruszał od razu. Chociaż tam 12 biegów ma to. Okej. Okay. A co, bejce zrobiłeś? Lakier bejce. Zrobiłem, no trochę tam ten. Po zimie coś tam patrzyłem, jak tam wygląda. Trochę ten. Zakatował. A, trochę zakatował, ale nie no, przód, nie przód tylko spód umyłem, bo tam wiesz, po tej soli drogowej to zawsze lepiej sprawdzić, nie? Że no, pod się okazało, że na jesień ale będzie ruda, nie? Wyklepałeś chyba. Co, wyklepałem? Wszystko po kolei. Boczek trochę wyklepałem tutaj, nie? Lekutko. A tak to wszystko jest git, nie? Będzie jeździć jeszcze. Będzie, dobra, nie? Tu zamknij, żeby ludzie nie widzieli, bo człowieku to... A zaraz się komuś szkoda zrobi. No, spojrzy i powie, kurde, że... Że takie drogi. A kiedy kupisz mi tego Focusa, co mówiłeś ostatnio? Co? Ja będę wiedział kiedy. Dobra, to co, czekaj. Ruszać mam już, czy... Co, może, wiesz co, to może schowam teraz sobie do tego, co? Jaką chwilę. Co?
No, możesz schować sobie. Nie, ja w kurty zimowej siedzę. Tylko lubię, coś mi ciepło. A, tutaj PK Plus dałeś na drugą stronę, dobra, elegancko. No, tylko właśnie on coś jeszcze będzie ogólnie od nas brał, czy on ma swój materiał? Nie, on ma swój, nasz materiał weźmie, nie? Tak, on nasz bierze, no. A on tam ma ten siewnik z nawozą od razu, czy nie? Tak, on z podsiewaczem ma od razu. Aha, to który zostawić jemu? Ten PK Plus idzie do niego, nie? Aha, czyli ten z żółtych ale... workach, tak? Tak. Dobra, ale to byśmy sobie ustalili, że tam 150 kg czy coś by było bajlane. No, tak. dobra. Teraz zawiorę taką tutaj tę jedną. Nie wiem, ile tego pójdzie, także to mu załadujemy. Mam nadzieję, że ma w miarę nisko ten podsiewacz, bo żeby nie wiesz, kurwa, że my nie sięgniemy, nie? Tak, żeby nie trzeba było wiaderkami tam przewalać, ale zobaczymy. O, da, wiaderkami się narobiłem kiedyś, nie? Nie ma opcji. Tak? A i co z tym ogólnie dofinansowanie, co mówisz, tak, składałeś? Zostało złożone, no tam rozpatrują, nie? Rozpatrują, no. Aha, ale mam nadzieję, nie wiem, że kurde, czym prędzej i będzie, nie? No, bo jak byliście na Konstantinie, to nie wiecie już, że złożyliśmy właśnie te takie, jak to powiedzieć, pismo. Jak to się nazywa? Nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywa, nie? Co? Wniosek, o Boże, wniosek. Wniosek o tego młodego, tak? Ty, a właśnie, no, a jak nas jest dwóch, to moglibyśmy dwa razy złożyć? A, jakbyśmy, no chciałbym nie powiedzieć, że... Jak my z Bronkiem chcieliśmy to składać, nie? To ludzie też nam właśnie pisali, żebyśmy się rozdzielili gospodarką i tak dalej, podzielili na 2 hektary na pół i wzięli 2 dofinansowania. Mówię, ja pierdolę, jak ludzie kombinują. Jestem ciekawy, czy to, ale... Ale chłopie na to później cię, wiesz, ścigają i tak dalej, jak nie masz hektarów, to i tak się nie dadzą, no to co to za sens, no bez kitu. No to właśnie, ludzie, skadacie, znaczy, jak to właśnie wygląda tutaj w realu? Czy można tak bez kitu robić? Boże! Jakiś firmordo, przyjechał ten gość. Tak? Ja uciekam, zaraz zobaczę. Spierdalam, człowieku. Zaraz zobaczę tylko ten, odłożę tutaj jeden ten. Łopa! Dobry! Witam! Dobry, dobrze, o kurde, ale maszyna! Kurwa, co pan tak szybko jeździsz? No, dobry ton. Filmik, panie, amortyzowałeś, to można zapierdzielać, co? Ale kurwa, ten, ładnie, kurde, głos niski. Człowieku, daj Boże, byśmy kiedyś jakieś dorobili tutaj. Panie, co to jest w ogóle? Ty zobacz! O, witam, dobry! Dobry. O, czapeczka H firmowa doszła. Ty no, kurde. Nie pogadasz. Możesz tamten? Można siąść sobie zobaczyć? Można, no, ale to... nie bardziej. Dobra, czy nie można, Jankus? Oj, chyba nie wiem, chyba nie. Chyba nie będę siadał. To później jak tam chwilę będę siadał, czekaj. Ta, potem się dobra, panie, weź pan tutaj sobie najpierw po nasiona porcofni, tutaj co? Weź się pan zatankuj. Ty, no, co? Będzie git, będzie git. Tutaj sobie się zatankuj, a ja wezmę ten, zaraz nawozu rzucę, nie? Dobra. Ja ty, a my tu do naszego tego jądera co będziemy dawać? Co? Co będziemy teraz siać tutaj na tym? Soję to chciałeś robić? Soję, no. Sojkę, dobra, okej. Okay. Soję tam sobie pojedzie siać. Tam sobie pan opuść trochę jeszcze, nie? Żeby te worki możemy lepiej rzucić. O, jeszcze, dawaj pan. Dobra, o. Ja tu rzucam szybko, kurde, nie ma czasu. Dobra. Migać panu miga. Migać masz pan. O, idzie moń. A, on ma tą żmijkę do załadunku na wozu, dobra. O, to zarobista sprawa, no. Kurde, ludziska, no zobaczcie, co się dzieje, nie? Zobacz, co się dzieje. Ale znowu taki fajny odcinek wychodzi nam z gospodarstwa taki. Kurczę, rzadko kiedy takie coś się robi. Kurde, Jezu, pogisz mu! Amulet nie zadziałał. Ja to działa. Bo to nie jest ten. Dobra. Ty, okay. Ale chłopie, jakiś zdziwiony jestem, że animacji nie zrobili, nie? Z tych rurek, że tam na końcu się nie rozsypuje. Powinno tak być, nie? No. Kurwa, tak prawie do pełna zasypałem. To może starczy na razie tego nawozu, co? Starczy na razie, żeby sobie było. Dobra. Panie, ty weź z nim jedź na razie. Weź wsiąść z nim na pasażera i ten. Jedź mu, pokaż te pole. Zaraz, a tu chyba nie mogę za bardzo, wiesz? Co? No nie mogę. Może on ma siedzenie rozłożone, nie wiem, czy to zależy na wszystko. No, trzeba to sprawdzić. Dobra pan, to jedź pan na to pole, zaraz tam się do pana dojadę, powiem na które dokładnie. No tam z tyłu wystarczy jechać za to oboru długo, nie? Dobra. Ja tam zaraz sobie podjadę. No co, pokażę mu sobie jak. Kurde, jak to chodzi, człowieku jakiś sprzęt, no mówię. O, czekaj, to coś zmienia na ten. Wiesz co, ja wezmę ładowareczkę, mordo, i tam od razu jednego Big Baga zawiozę, w razie jakby był on tam potrzebował, żeby się doładować, nie? Dobra, wiadomo, co chodzi. Na pole. Ja sobie to jeszcze, wyłączę sobie to, dobra. Zaraz sam jeszcze pokażę mu. On tam chyba jak ma siać raczej, nie? Czy tam, bo nam tobie tak wszystko na sieczkę bez różnicy leci, nie? Tak, pewnie tak, jakoś w rzędach nie musi być specjalnie. Nie, to tam musi po prostu ten, tam ustali sobie ilość nasion i będzie wszystko git. Dobra, tam zaraz sobie podjadziemy tu jeszcze. A, dobra, już widzę pan tu wjechał, no i gitara. Dobra, w porządku. Dobra. No, ale maszyna, ja pierdzie. Ty, może my się jakieś takie dorobimy, co? Boże. Ty, ale patrz, to ten sam zestaw co nasz, tylko trochę inny. Zobacz. No to w sumie też Amazonka, nie? No, Amazonka, Yonder, Amazonka. Kurde, ale w końcu kukurydza, daj Boże.
Jezu, ale to będzie taka akcja bliska, będzie teraz się działa. Wyobraź sobie 1,5 hektara w kukurydze. Jeśli tak to dowalimy azotu, jak to będzie kurde ten ogień. O, to teraz ceny. Co azotu dowalimy? To tu jest, już, no jest tak, już tak, zdawany, tak? No to chodzi, nie? No patrz, wszystko to jest kurde. Tak, mam ten miernik, nie? Nie powiem ci, że wszystko na zielono, nie? 15% podozmian doskonale, no kurde. Elegancko. Tylko na chwasta opryskać i tyle. No, piękna sprawa. Dobra, petarda. Jedź tam siać, mordeczko, nie ma co czasu tracić. Jasne, dobra. To ja sobie z nim posiedzę wtedy. To ja ruszam. Kurde, tę kurtkę możemy zdjąć też później tam. Co? Drzwi zamknij, mordo, żeby cię ten... To weź mi zamknij, bo to nie ten. Ja to chyba... To nie działa ci? Nie, bo ja muszę sobie to wiesz. A, dobra, miałem sobie. O, dzięki tak bardzo, biegu, no na razie. Dajmy. Dobra. A my ludziska, właśnie jak mówię, ruszamy sobie na pole, będziemy sobie dzisiaj siać sojkę. Mieliśmy tam ogólnie siać jakieś zboża, ale Jankus mówi tak, no kurde, nie ma trzeba tych zbóż, bo i tak tej słomy mamy od ciula załadowane, więc zbożówki odpuszczamy, tym bardziej, że u kurwek też zbożówki się nie przydadzą nam w tym momencie. No i żeśmy poszli tak typowo w te rośliny. Nie wiem, bo ostatnio ktoś mi powiedział, że chyba... nie, to rzepak jest strączkowy, czy nie jest strączkowy? Na pewno soja jest strączkowa, tak? Tak, soja jest strączkowa. No, to strączkowa, no. A rzepak, jak to wygląda? Właśnie nie wiem, czy to jest strączek, czy nie? Chyba nie. Bo jeszcze kiedyś kazaramba w akcji powiedziałem, że rzepak jest strączkowy, ale to chyba się coś pomylałem, no, nie? No, ale tutaj taki pierwszy temat. Rzepak, soja, strączkowy. Z nich mamy mieć więcej. Rzepak, kurde. Rzepak. Bo to 4 metrowy. No, może i to jest, nie wiem. No, także rzepak, przewodnik polowy z kompetencją wiedzy o roślinach strączkowych, czyli jest strączkowy też. No w sumie, bo ma te łuszczyny takie. No właśnie, a mi ludzie gadali, że to nie jest strączkowy, nie? Się znają, widzę. To ja już taki ten mało rolnikowy, a się znam, a oni się nie znają. Nie no, ludzka, ogólnie dzisiejszy odcinek taki, widzicie, już minęło właściwie ponad połowa odcinka, nie wiem, tam będzie to odcinek cały trwał, tak myślę, że około pół godzinki. I kurczę, nie dość, że odbiór elegancki przyszedł... tych nawozów, to dodatkowo jeszcze wpadł gość z tym siewnikiem. Ogólnie żeśmy sobie zdecydowali... Co? Chyba jednak nie jest strączkowy, bo wpisałem teraz jakie są najpopularniejsze rośliny strączkowe w Polsce, nie? No. Fasola, soczewica, groch, cukrowy, bób, groch, groszek, ciecierzyca i chopie, nie ma tutaj żadnych tych. Żadnych wzmiance w ogóle o rzepaku, tylko jest... Aha, dobra, no to w takim razie mieliście rację. Dobra, zdania są podzielone. Czyli zdania są podzielone, nie będę się wypowiadał już na ten temat. Rzepak to rzepak dla mnie i tyle. Ale też nie powiesz, że zboże, nie? Rzepak to też nie jest takie jakby zboże, nie? Czy jest to zboże? Kukurydza chociażby jest też zbożem, wiesz? Aha, no ale kukurydza, no w sumie... Aha, GW zresztą. Ja tędy pojechałem. Aj, dobra, może być tędy, niechaj będzie. O to co zobaczymy sobie, jak tam nasze przężyto, bo siałem ostatnio. Tam wam chyba tego nie pokazywaliśmy, bo miałem to wam pokazać na odcinku, ale mówię, dobra, zasiałem poza odcinkiem i wam zaraz pokażę, jak to nie wyszło. Ścieżki ja robiłem, Jankus sprawdził, powiedział lepiej jak ja bym zrobił, także super. I to proszę bardzo, można sobie zobaczyć. Nie, na elegancko zeszło, powiem ci, nie? Co? No, git jest. Tu od tego lasu jakoś tak w ogóle fajnie jest, nie? Te drzewa chyba jakoś wilgoć trzymają, powiem ci, bo tam na te kawałka takich bardziej pustych jest problem trochę, nie? A tutaj git, nie? No. Także fajnie. To jest taki lekki chłodek, no, więc... Bo, mówię, soja będzie fajna, bo to jest mały nakład finansowy i raczej powinniśmy, jeżeli będzie fajny rok, nie będzie suchy czy coś, no to powinniśmy fajnie na tym wyjść. No, to jest spoko właśnie sprawa, nie? Że nie musimy tu się za bardzo martwić. I tu chyba też ścieżek nie robimy, nie? No, to na sojce. Nie, na soi to tam opryskamy, myślę, no... Nie, sorry, tam było orane, no to w farmingu wiecie, jak jest zaorane, no to kurde, chwasty nie wyjdą. A tak ogólnie to byśmy nawet, jakby było nie zaorane, to byśmy sobie zasiali i przedschodowo byśmy sobie opryskali elegancko, nie? No, więc dzisiaj sobie to właśnie tak... Kukurydzę ci powiem, że też myślę, że sobie opryskamy przedschodowo, bo u mnie na kolejnym odcinku już będzie... Kurde! Co się stało? Tak myślę, mordo, ja chyba będę musiał do nich pojechać na firmę jeszcze, do tych chłopaków. Do których? Ja zapomniałem herbicydu zamówić. Aj, a, jeszcze herbicyd, no. A tuś no, możemy pojedziemy od nich odebrać, co? Czy oni to przywiozą nam? Oni to do nas przywiozą, czy my to zawieziemy, że odwieziemy nie, od nich? Nie, no już tam jak tam 1000 litrów, no to bym podjechał, nie? Tam... No tak. Może przy okazji by jechał, no zobaczymy. Zadzwonię do nich za chwilę i ten i się zapytam. A to 1000 wystarczy herbicydu? Myślę, tak, że przy mało trochę, sobie, nie? No, to możemy i 2.0 zrobić. Może dwójkę wziąć, nie? Ja ci powiem, mordo, że my musimy przyczepkę jeszcze kupić do bejcy. A, no, to na pewno się stało. Albo jakąś lawetkę czy coś i zawsze jak coś to samemu. Kurde, ten chłop GPS-a chopy ma. Ta? Ta to będzie równo posiane będzie, nie? No, chociaż tam no, na... i tak nam nie trzeba jakoś tam równo mega siać, no bo to i tak wszystko idzie, wiesz, w ściekarni później, nie?
Tak, tak. Ty, a my też będziemy musieli karę zamówić, nie? Przecież. No tak, będziemy zamawiać. No, ja pierdziele. No, no, no. Kurde, zobaczmy bliska, jak my dużo strasznie pieniędzy jakby tracimy na takie usługi, nie? Że nie mamy swoich rzeczy. No ale no wiadomo, WS nie miał tych, tych maszyn, więc trzeba sobie jakoś tam kurczę poradzić, nie? Jakoś tam, znaczy, kiedyś tam były, no ale się, wiecie, musiał trochę pozbyć się paru sprzętów. Zostało tam tego takie ABC. No i trochę lipa, nie? Mam nadzieję, że no, ogólnie no. Już może nie, u ciebie na odcinku już te dotacje dostaniemy, jak myślisz, czy jeszcze nie? Zobaczymy, no zobaczymy. Kurde, jak wiesz, akceptacje dadzą, to też trzeba będzie chwilę poczekać na pewno. Myślę, że prędzej jak już to maj, nie? Aha, gdzieś tak bardziej później. No, kurde, wiesz, oni nie dość, że tam dadzą akceptację, to jeszcze mają jakiś tam czas chyba na przelanie środków na konto, nie? Aha, aha, no tak, tak. No i co, tam u siebie mówiłeś, że to trzeba będzie kupić jakąś nową maszynę i tam 40% jest na rozbudowę gospodarstwa, 40% tak? To masz ogólnie na gospodarstwo, czyli możesz no. Sobie kupić za to nawozy, krowy i tak dalej, także no ogólnie lipa jest, no bo jeżeli... No nie wiem w sumie w jakim okresie my to musimy wykorzystać, no ale wiesz, na przykład dostaniemy teraz w maju, no to możemy to chyba raczej wydać, wiesz, na przykład na sierpniu, no wrześniu bardziej, jak już się kieszonka ukisi, nie? Ja, no nie ma co krów kupować wcześniej, nie? Raczej kupimy krowy, że będziemy mieli gotowe jedzenie, co nie? Żeby to wiesz... Tak, tak. No aczkolwiek wiesz, no na przykład jak one już by tam chciały być, no to można by było je sianem karmić, tylko że wtedy zdrowia będzie mało, nie? Znaczy, no siana tak mało tego mleka produkują raczej, nie? To też tak... No co, w ogóle byśmy kupowali chyba od razu duże krowy, nie? Nie jałówki, tylko duże. Nie, no duże, duże, już odchowane takie gdzieś będziemy, nie? Z jałówkami no, no, to wiesz jak to jest, nie? To właściwie krowa jest przez rok, no nic ci nie daje, nie? A no. Powiedzmy, do jak ile za jałówkę zapłacisz? 2-3 tysiące za jałówkę, nie? A krowę kupisz za 6, tak już chyba w realu, nie? Tak to wygląda. Co nie? Nie, zaraz ci powiem. No bo ja tak, coś tak mniej więcej mi się kojarzy, że tak krowę tak od piątki, no tak od czwórki jakoś słabszą kupisz, a tak za 5 do 8 tysięcy kupisz jakąś już fajną krowę, nie? Się mi wydaje. Chyba, że tam jeszcze jakieś te, może jakieś rasowe to inaczej wyglądały, no ale tak mi się kojarzy, że takie ceny więcej były. No to jakby coś takiego wyszło, to wiesz, to przez rok to nie opłaca się jej karmić, nie? Że tak no. Powiem. Tylko lepiej kupić już taką, wiesz, co już daje mleko, nie? Po wycieleniu jakąś się, no tam coś. Kurde, to jest w ogóle bardzo ładna łąka, nie? Taki ten, żeby się gdzieś tam rozstawić czymś coś. Spoko tutaj to wygląda. Patrzę, mordo, nie? No. O, co to jest odrąbane? Chciałem zobaczyć, ile taka krowa kosztuje farmingu, nie? No. No i ja tutaj chopię, latam tak sobie przy tych oborach i ja tutaj nigdzie krowy nie mogę kupić. Przecież było tam przy tej dużej oborze, to było tam w tym wjazdku. Mhm. Czemu ja teraz... Nie możesz? No nie. A masz kupę farmland? Mordo, przecież na naszej gospodarce jestem. Nie no, co się sprawdzi za chwilkę, no. Nie no, to dziwne. Znaczy teraz mogę się tewnąć, zobaczcie, ale już mówię, nie będę teraz się z odcinka wybijać, nie? No, wiadomo. A to zobacz na jakieś inne miejsce, nie za bardzo. A nie, możemy w innym miejscu, jeszcze jest ta obora mniejsza, ta, na której miało być na te opasy, nie? I też nie można? No nie widzę nic, chyba że się po prostu jakiś moc zbudowy. Albo to host, ale nie no, host by tylko mógł kupić. Nie no, bez sensu, nie, też mógłbyś kupić przecież. Zaraz zobaczymy w takim razie, nie? Ogarniamy później. No, tam się po odcineczku zobaczymy. Ale mi się wydaje, że za nową krowę tam chyba... Nie wiem, czy nie było 1600? Nie, coś mi się chyba pierdzi. Czy też innego moda używałeś, nie? No to też nie wiadomo. A, no tak, tak, bo ja zaraz gram na tym modziku takim, tym z kasowymi zwierzętami, no. No. To troszkę inaczej to wygląda. Albo znaczy, podmiska... Tutaj też masz przecież kaczki i tak dalej. Tak, tak, tylko że jeszcze to jest ten majs pustały, nie? I właśnie o tym chciałem powiedzieć, no. Że... a majs pust nie wprowadza jakichś tam nowych cen dla tych krów, czy nie? Czy to jest po staremu? Majs pust chyba nie, ale karmienie też zmienia, nie? Aha, karmienie zmienia. No to w karmienie sensie, to tak, to wiem. Więcej żreć, nie? No. Bo właśnie ludziska, mega się ogólnie jaram tym, że mamy tutaj tego majs plusa, bo zawsze chciałem się trochę nauczyć go garać tak w wiecie 100%, żeby wiedzieć o co w nim chodzi. I spoko, że właśnie mam takiego nauczyciela jak Janku, z którym to nie dość, że potłumaczy, to jeszcze sam będę mógł jakby doświadczyć tego wszystkiego tutaj razem z nim, więc super sprawa. I jestem mega ciekaw właśnie takich tych rzeczy typu tych nowych pasz mieszanych całych, nie? Bo tam jakaś jest jakaś taka pasza, którą mówisz, ta realistyczna chyba, tak? Tak. No ja zawsze gram na realistycznej. Masz też pasze dla świń, dla bydła no. Mlecznego i dla mięsnego, nie? Okej. I to jest tak, że z tego na przykład mlecznego więcej leci mleka, rozumiem? Nie, tam masz po prostu tak dostosowane przez autora, co możesz wrzucić, nie? Jak masz realistyczną, to masz bardzo dużo tego, a na przykład dla bydła mlecznego, no nie wiem, załóżmy, tak przykładowo ci podam, może tak nie być, tylko po prostu tak przykładowo, że na przykład dla bydła mlecznego możesz wrzucić lucernę, a dla bydła mięsnego nie możesz, bo na przykład im to nie pasuje, a dla bydła mięsnego na przykład zamiast tego wrzucasz jakieś pasze mineralne w coś, nie? Okej. I na przykład no, takie realistycznej pasie, pasze, ile jest takich składników właśnie? Łącznie może tam chłopiec z 20 zacznie.
Lepiej okay. 20. No dobra, a to jest tak, że to po prostu zależy od ciebie i to jest... nie, im więcej dasz, tym lepiej i większa wydajność? To co jest minimum, to musisz dać, nie? Aha. A te dodatki to tylko wpływają na wydajność, rozumiem? Się no niekoniecznie, no po prostu ja biorę to... Się no nie, może i wpływają, nie? Ale ogólnie chodzi tu bardziej o to... Ja tak sobie to tłumaczę, że jeżeli na przykład byśmy mieli mało kiszonki no. i nie chcielibyśmy jej się szybko pozbywać, no to dajesz wtedy sobie, nie wiem, zamawiasz sobie na przykład wysłodki buraczane i walisz im jeszcze wysłodek, żeby te kiszonki po prostu mniej szło, nie? Aha, uzupełniasz to innym składnikiem, żeby innego jeszcze mniej szło, nie? Czaję. Jak temu chłopu tam idzie w ogóle, to sianie? Chłopiec... Ja nie mam pytań, jak on zapierdziela, nie? Na GPS-ie pewnie, nie? To wiesz, się nie musi martwić coś. No ale chłopie tam już... Ci powiem, że połowę pola to ma śmiało zasiane, nie? O kurde, ja mam połowę tego, nie? To mam nadzieję, że zdążę jeszcze wrócić zanim on pojedzie, nie? Co? Zobaczymy, jak to wygląda, nie? W ogóle. Mój Boże, pewnie mnie już nie będzie. Tak? A właśnie, bo jest taka sprawa, że tak, Jankus tak. Prawdopodobnie, że będzie musiał palić gumę stąd. No dzisiaj mordeczki tak wyjątkowo, no w sumie chyba nasz rekord, nie? Bo my 3 odcinki nie nagraliśmy chyba nigdy 3 czy 4. Na hitach chyba nie, no. Dzisiaj mamy taki maraton. Zawsze taki odcinek albo 2 nagrywaliśmy, nie? Ale to też takie jest coś, że ogólnie cały czas robiliśmy dla was update i dodawaliśmy rzeczy, na których sami byśmy chcieli grać po prostu, nie? No. I teraz jest takie coś, że kurde, ale update, ale gramy, ale fajnie i w ogóle. To jest więc ten, w pewnym się jaramy tym update'em, no bo coś dla nas, no, dla mnie już w ogóle coś ciekawego, bo jak mówię, końcówka farminga już nie ma za bardzo takich rzeczy, które by mnie zaskoczyły, a tu wiecie, Mines plus Monure System, Proceed, jeszcze no wciul, plus te belki całe, nie? W ogóle plus te belki bliska, tak wam powiem, tak już na marginesie musiałem trochę ogarnąć parę spraw, bo przekroczyliśmy limit wagi mapy, nie? Także nie dość, że wcześniej był przekroczony tam o 200 mega chyba, to teraz przekroczyliśmy o 40 mega? Czy 25 nie? Albo 30, coś takiego. To 25-30, no. Więc się zoptymalizowałem troszkę tekstur. Tam chyba z 47 MB na 8 zszedłem w niektórych plikach. W większości plików są takie, że nawet, znaczy to musiałem zejść z teksturami po prostu, z ich rozdzielczością, żeby się więcej miejsca zrobiło. Ale spokojnie są budynki statyczne, jak to koło których rzadko kiedy jesteście, więc tam lekko gorsza jakość do nich będzie, no ale niestety mamy już limit, nie? Także mega się cieszę ogólnie, że zabiliśmy sobie to trochę tego miejsca na taki właśnie update, bo sporo doszło w update'cie i no raczej teraz coś dodawać nowego, to będziemy musieli coś jeszcze uciąć, więc nie wiem, czy w ogóle będziemy dodawać, nie? Tak. Jakieś takie rzeczy. Ja muszę lecieć, że tak powiem. Krótko, falówka mi się rozładowuje i muszę się podłączyć do miasta, musisz lecieć, także, nie? Tak, muszę lecieć do miasta właśnie, BM-ku, także podłączam krótko falówkę i znikam. Jak coś, to ty przejdziesz z tym gościem, się tam rozliczysz, nie? Ja dobra, sobie dobra. Ustawię kamerkę, żeby kurwa on ci nic tutaj nie zrobił, ale nie powinien. No okej. Okay. Przejdziesz się z nim, rozliczysz, wtedy on tam... no on tam będzie wiedział ile, nie? Raczej. Dobra, gdzie? Także ja uciekam, także dzisiaj wyjątkowo żegnam się z wami wcześniej niż na końcu odcinka. Wiadomo, obowiązki są, nie? Tak. Też jakieś tam tak, w prawdziwym życiu. Także dziękować i do następnego mordeczki. Narazka, trzymaj się oczywiście, możecie napisać teraz hashtag papajankus. Papajankus i ludzie będą myśleć, że Jankus jest jakimś dekarzem, będzie tam papek ład na dachu, nie? papa mobile. No dobra, a my tu jak mówię, jeszcze jest jeden przejazd, nie, jeszcze dwa przejazdy zrobimy sobie, także ten, w tej, nazad i właściwie będziemy mieli końcóweczkę pola, zobaczymy jak tam temu chłopu idzie. Mamy nadzieję, że on tam poczeka, chociaż nie no, jak zasiał, przyjechał nam siać, to raczej poczeka, no przynajmniej będzie musiał, no bo nie zapłacimy. Znaczy, no moglibyśmy na jakąś tam liczkę pierdyknąć albo coś, ale w ogóle jestem ciekaw też ile będzie ten, ile za to nam weźmie, no ale w sumie za koszt usługa siewu trochę może wyjść nas, nie? No byśmy tak dobrze nie zasiali, a wiecie, on ma dobry siewnik, więc mamy pewność, że to raz, że wzejdzie, dwa, że jest rozdany nawóz, więc no to w ogóle już petarda. No i daj Boże, żebyśmy się kiedyś dorobili takiego zestawu, to byłby super. Ja zawsze w ogóle wam powiem tak. Od kiedy tylko pamiętam, zawsze rozpoczynałem serię od malutkich maszynek i tak dalej, a teraz trochę zaczynamy od takich średnich, ale jednak mimo, że maszyny średnie, to jednak tam dużo rzeczy brakuje. I to jest właśnie takie coś, co fajnie te serie napędza, bo mamy bardzo dużo wydatków takich już zaplanowanych, jak Janko ostatnio liczył. Też mi tak mówili, że mniej więcej około 300 tysięcy możemy wsadzić spokojnie w krowy, żeby to się rozhulało, także jak ktoś tam nas będzie właśnie... nam będzie mówił, że za szybki rozwój, coś takiego, to uwierzcie mi, że możemy tu walić pół bańki i tego na gospodarstwie nawet nie będzie widać. Bo tam co, to kupimy sobie 3 hektary ziemi, może trochę krów i maszynki do tego, już pół bańki nie ma, nie? A przy okazji też, jak sobie przypominam, to mieliśmy do was pytanie w odcinku Jankusa. Bo jak wiecie, albo nie wiecie, albo pamiętacie, bądź nie, mieliśmy
rozliczenie z tym gościem za kiszonkę w balotach, 200 zł od sztuki. No i z racji tego, że my to ogólnie mamy maszyny, gramy tutaj tak, że maszyny mamy po cenach realistycznych, a sprzedajemy ogólnie wszystko po cenach farmingowych. No bo jest, gramy na poziomie normalnym, to są w miarę ceny zbliżone do oryginału i od razu mamy fajnie, bo nie musimy tego przeliczać, tylko wszystko jest w grze. No i wyszła taka sprawa trochę dziwna, ponieważ jak Jankus tam przeliczył, to mniej więcej wychodziło 1000 zł za balota, nie? Że powinniśmy wziąć po prostu. No i mówię, wzięliśmy 200, więc są nie 5 razy mniej, żeśmy zarobili na tych belkach. I bez kiedy dla nas nawet nie odczuliśmy tego, że coś zarobiliśmy, a jednak jak mówię, koszty folii gdzieś tam poszły, koszty paliwa, bo to wiecie, to trzeba skosić, zgrabić, owinąć, nie? I trzeba zebrać. Także to już jest bardzo, bardzo dużo, duży nakład pracy, a zarobku z tego jest niewiele. Więc taki pomysł żeśmy rzucili, że zamiast 200 zł byśmy brali tak, no jak wyżej jest 1000, to myśmy wykminili, że może być na przykład 500, nie? I to byłoby coś takiego, co by... Okej, okay, skończyłem się, więc wracam na gospo. To byłoby coś takiego, co w sumie nie głupio by wyglądało tak naprawdę, bo nam troszkę by tej serii pomogło. Oczywiście też byśmy nie robili wszędzie, jak tylko się da, tej dużej ilości balotów, tylko na przykład, żeby się jak najszybciej dorobić. Tylko taka raczej kasa poboczna, raz w sezonie można by było coś takiego zrobić, ewentualnie jakiś na nadbiar sprzedać kiszonki i tyle. Więc dajcie znać koniecznie, co sądzicie o takim pomyśle, czy te 500 zł za belkę to jest dobry pomysł, bo pewnie kusy pisaliście, ale jeszcze to was dopytam, bo może ktoś tam nie widział odcinka, ale jak mówię, zapraszam na przedni, jak i też kolejny do Jankusa, bo myślę, że mogą was też parę rzeczy ominąć, a ostatni odcinek Jankusa troszkę był dłuższy, także były tam sprzedaże zimowe, plus jeszcze trochę wiosny złapaliśmy, także bardzo fajny odcinek, treściwy. Ale tu sobie patrzcie, mamy 32 minut odcinka. Ja nie dość, że rozowałem całego tira, a ty tira, tam już ludzie pisali, że nie mówisz tira, tylko tam ciągniesz od głowy. Oczywiście wiem o tym, więc momentami tak robię celowo, ale tak, więc cały ten zestaw żeśmy rozładowali. Jeszcze żeśmy tam napełnili siewnik, żeśmy z chłopem chwilę pogadali, no i pojechaliśmy sami siać, więc naprawdę bardzo sprawnie poszło. A teraz wracamy sobie i zobaczymy, jak mu tam idzie. No mam nadzieję, że tam w miarę jakoś sobie chłop poradził i jest gotowe, nie? Chociaż jak Jankus mówi, że on ma GPS-a, to wiecie, tam tutaj na przykład bez GPS-a jechaliśmy, to dużo żeśmy robili na zakładkę, nie? Tam nie wiem, te pół metra, tak mniej więcej można było brać, nie? Dla pewności, a tam jednak wiecie, wszystko jest do centymetra, no i jak chłop jeździ, no to powiedzmy na tych kilku przejazdach u mnie to już się robi jeden przejazd jego, nie? Także fajnie. Mimo, że się niech tam nie duży jakieś, bo 4,5 metra, to no przede wszystkim technologia wysiewu jest dla nas ważna, żeby to było... Żeby ten materiał się w tym nie tracić, żeby wszystko było takie, wiesz, na cacy, nie? Takie zrobione perfekcyjnie. Coś sobie trochę zjadę tutaj, bo ten chłop tu tak jedzie. O, dobry, dobry. O, to trzeba uważać troszeczkę na tych ludzi, bo oni tu różnie jeżdżą. Szkoda, ten Yonder taki troszeczkę wolny jest. O, kurierzy. A zatrzymałem się na tym. Trochę wolniutki jest ten Yonder, ale przede wszystkim mocy ma sporo, także... Także to jest dla nas najważniejsze. No ale tu bez kitu, problemik jest z tym, że tak trzeba zjeżdżać. No ale wiecie, wąska droga, nie? Taka dojazdóweczka bardziej. Chociaż w sumie to tak jest chyba droga główna, bo inaczej na wioskę się do nas nie zjedzie. No bo tamta droga to już w ogóle jest wąska, jeszcze jest, wiecie, niedobrze ogarnięta. Ta trochę pęka, jak widzicie, delikatnie, ale jeszcze jest w miarę okej. Tamta, co jest pod lasem, z drugiej strony wsi, to już w ogóle się nadaje tylko do... Tam już nawet traktorem strach jechać, a co dopiero samochodem, zawieszenie można zostawić. Dobra. No i ja już tu sobie zaraz zjadę. Pewnie od razu pojedziemy na pole tam do niego. Żeby tam też nie czekać. Okej. Dobra, zjedziemy sobie. Powolutku. O! Skończył siać, elegancior. Nie wiem, czy on to w ścieżki jakieś robił, czy nie, ale chyba nie, bo to między żenami będziemy już to opryskiwać. O, dobra. Udało się, panie. Dobry, jak tam poszło, wszystko git? Elegancko. Okej, okay, super. Poczuł, się elegancko siało. Dobra, coś zostało jeszcze? No, tam? No, coś zostało, wysypać mam to? No, możesz wysypać, nie? To dawaj gdzieś to, albo na gospodarstwo, może pan cofnie, nie? Dobra, tam zaraz się podjadę. Dobra, to żeby od razu złapać wszystko. Się tam ten, wysypiemy sobie resztę nadmiar, zawsze tam się coś przyda. Ziarna tam chyba nie jakoś dużo, ale bardziej nawóz tam, na dowozie nam zależy.
Bo to wiecie, droga sprawa, my teraz nie zawsze mamy też tych pieniędzy na tyle dużo, żeby sobie móc pozwolić na takie szastanie. Chociaż jak tam rzuci 20 kilo, to też słabo, nie? Ale może tam zostanie trochę. Okej. Dobra, tu się zgaszę akurat z tym. Coś tu jest tego. Dobra. Coś tam zostało. Coś zostało. Coś jest. Dobra, ile będzie za tę usługę? Czekaj, zobacz ile tam obsiadam hektarów. Zaraz. A, bo tam masz pan ten, czujniki. No. Kurde, bajera. 1,5 hektara było, gdzieś plus minus. Półtora, no, 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 1,5 hektara. No, to 1200 zł będzie. Okej, okay, dobra. Zaraz ja tu muszę jeszcze się, bo zwykle to tamten ogarniał. Mój kuzyn te przelewy, ale może jakoś się uda panu tutaj. O, to spokojnie. Zaraz, jak to będzie. Aha, przelepiące, dobra. 1200 pan chciał, tak? Tak jest. Dobra. Poszło? Tak, ja wszystko. Dobra, dobra, super sprawa. Poszło. Tak z ciekawości zapytam jeszcze, ile taka maszyna? No, zależy o to pan pyta, o ciągnik czy o siewnik. O ciągnik, no tak orientacyjnie, bo tam też o, staram się jakieś tam dofinansowania, ale tak pytam tylko z ciekawości. Ile, ile? 500-600 tysięcy. O kurde. A ile tam akunia? 160. A to też tak nie wydaje się ten, jakoś specjalnie dużo. No dużo nie, kosztuje, nie, nie. Ale pewnie elektroniki, nie? Ja zawsze mogę tam poczipować trochę, nie? A, bo jeszcze ma chipa, no, no tak, może tak jest, no. Dobra, nie będę zabierał panu czasu. Miło, że pan do nas padł, dziękuję jeszcze raz za usługę. Słucham? Niech rośnie teraz, pan już się udało, nie? No, 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 zobaczymy jak tam się rośnie, ale, ale Boże, to lepiej. Patrzyłem, że wszystko raczej git, także dobra. Dobra, to ja lecę dalej, dzięki wielkie, do następnego, na razie. No, dzięki, na razie również, trzymaj się. Tam pan, ale piękny siewdziek, no super sprawa, nie? No dobra, to co, jeszcze tam sobie może zobaczymy jak tam to wyszło w ogóle. Pójdziemy zobaczyć jak tam właśnie ten, wypadły te siewy na pole, tylko szybko skoczymy. I też nie mam zamiaru was tutaj trzymać jakoś tam długo. O, Janku zostawił tutaj woraczek, a to pojechał. A tu jednak nie zużył nawet. Nie no, patrzcie, nie? Wszystko kurde rówieńko. GPS to GPS jednak. To jest fajna sprawa, może kiedyś jak się uda to sobie zakupimy do naszych ciągników, bo to widzicie, nie? Piękna sprawa. Patrz pan jak tam jedzie, nie? Macka, ale poszedł. Suniaj debel po szasie. No dobra, to co, słuchajcie, nie będę przedłużać, dzięki, że wpadliście na ten materiał, mam nadzieję, że wam się oczywiście on podobał, śmiało też piszcie jakieś propozycje swoich pomysłów, bo być może jest coś ciekawego, co możemy pokazać, a na przykład tego jeszcze nie zrobiliśmy, a jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie tego lajaska tam do góry, będzie nam bardzo miło, bo to jakiś tam nasz film trochę będzie się w tym algorytmie bardziej odnajdywał. A ja was zapraszam na kolejny do Jankusa, również do pomocnika na kanał, kto tam jeszcze możliwe, że nie wie kto to był, to ten, to zapraszam, w opisie też pewnie będzie. I cóż, o tu się Jankus jeszcze jest, a miał jechać, a został na gospodarstwie. No dobra, to dziękujemy za materiał, za odcinek bardziej, do kolejnych, no i cześć, pozdro, na razie, pa pa.